rynku pracy. Pierwsze zmiany w programie nauczania zwiększą. Zmiany dzisiaj na temat zmian, bo źle uczą. Mają pojawić się już od pierwszego roku szkolnego. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Część posłów opozycji spędzi święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w sali plenarnej Sejmu. To efekt decyzji zarządu Platformy Obywatelskiej. Władze największej partii opozycyjnej podjęły jednogłośnie decyzję o przedłużeniu okupowania sali Sejmu co najmniej do 11 stycznia. Na ten dzień planowane jest kolejne posiedzenie Sejmu. Przypomniał o tym szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. My ciągle czekamy na zakończenie przerwy i rozpoczęcie obrad Sejmu właśnie na sali plenarnej, ale chodzi też o coś więcej. Wiele rzeczy ostatnio się wydarzyło. Widzimy ciągle bitwę i zamykanie niezależności, kneblowanie Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy straszenie środowiska sędziowskiego. Jesteśmy i zostajemy tutaj. Grzegorz Schetyna nie wykluczył, że w razie, tu cytat, bierności organów władzy, akcja protestacyjna będzie przedłużana. Będziemy dawać świadectwo codziennie własną aktywnością i obecnością tutaj, a po 11 stycznia podejmiemy następne kroki i następne aktywności. Akcję blokowania mównicy sejmowej rozpoczęto w piątek. Opozycja twierdzi, że odbywające się wówczas głosowania w sali kolumnowej Sejmu były nielegalne. Dodatkowo posłowie opozycji chcą utrzymania dotychczasowych reguł pracy mediów w parlamencie. Niemiecka telewizja CDF musi przeprosić byłego więźnia obozu Auschwitz za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił kwietniowy wyrok sądu pierwszej instancji i stwierdził, że 95-letniemu Karolowi Tenderze należą się przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych. Zdaniem byłego więźnia użycie błędnego sformułowania naruszyło jego dobra osobiste, tożsamość i godność narodową. Ja byłem osiedziem Birkenau. Wszędzie były mundury SS i Gestapo. Ten sąd temu pomoże i postawi tamę wreszcie. Nie będziemy słyszeć tych ciągłych oskarżeń i szkalowania Polski. Adwokat Karolina Góralska, reprezentująca przed sądem niemieckiego nadawcę, zaznaczyła, że telewizja przeprosiła Karola Tendera już kilkukrotnie. CDF nie odcina się od wydarzeń II wojny światowej i od samego początku stanowczo i często przepraszała powoda już przed wszczęciem postępowania. Natomiast samo zamieszczenie takiego sformułowania było, cytując sąd, nieszczęśliwym przypadkiem i pod tym nasz klient również się podpisuje. Do procesu dołączył Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz z Biura Rzecznika wyrok powinien usatysfakcjonować strony. Skoro dobra te zostały naruszone, to powinno dojść do przeproszenia pana Tendery, do usunięcia skutków tych naruszeń i w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich przeprosiny w tej treści te skutki naruszenia usuną. Sąd pierwszej instancji orzekł, że dobra Karola Tendery zostały naruszone, ale telewizja już dwukrotnie przeprosiła go i nie ma potrzeby ponownych przeprosin. Zgodnie z decyzją sądu apelacyjnego przeprosiny przez miesiąc powinny być umieszczone na stronie internetowej nadawcy. Byłego więźnia oburzyła zapowiedź filmu umieszczona na stronie internetowej ZDF w 2013 roku, w której użyto błędnego sformułowania obozów Auschwitz i Majdanek. Przedstawiciele partii Kukiz 15, Nowoczesnej i PSL-u wzięli udział w spotkaniu z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślali, że w obecnej sytuacji politycznej w Polsce potrzebny jest dialog i porozumienie. Jak zaznaczył lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, trzeba szukać przestrzeni do dyskusji i Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog jest doskonałym do tego miejscem. Warto rozmawiać z partnerami społecznymi, oni opiniują budżet. Rozumiem zaniepokojenie wszystkich partnerów społecznych, bo podpisali wspólne stanowisko dotyczące prawomocności przyjęcia budżetu. Żeby te kwestie wszystkie wyjaśnić, trzeba stworzyć przestrzeń do dialogu. Trzeba szukać tej przestrzeni, która jest do przyjęcia dla wszystkich. Tu jest pierwsza próba. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej dodała, że tylko bezpośrednie rozmowy mogą doprowadzić do rozwiązania konfliktu. Ja liczę na to, że wrócimy do tej debaty parlamentarnej, bo każda, nawet najostrzejsza debata parlamentarna, która toczy się w Sejmie, jest lepsza niż najmniejsze nawet demonstracje, które są na ulicy. Każdy przejaw możliwości porozumienia jest w tym momencie na wagę złota i takich działań potrzebuje w tym momencie Polska.
Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 zwracał uwagę, że dialog może zakończyć trwający i w jego ocenie gorszący większą część społeczeństwa spór o charakterze politycznym. Doprowadziliśmy się do takiej sytuacji, gdzie koalicja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, się zapędziła w swoich postulatach, a z drugiej strony opozycja wpakowała się w kozie ruki, siedzi w tej chwili na sali plenarnej po ciemku w zimie i miejmy nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do normalnego parlamentaryzmu. Na dzisiejsze posiedzenie nie przybyli politycy PiSu i Platformy Obywatelskiej, nie było też przedstawicieli NSZZ Solidarność, którzy są członkami Rady Dialogu Społecznego. Przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz powiedziała, że ważny jest sam fakt rozpoczęcia rozmów z innymi politykami. Wyraziła nadzieję, że na planowane zgodnie z harmonogramem 5 stycznia posiedzenie prezydium przybędą przedstawiciele rządu i Solidarności, którzy są członkami Rady. Musimy rozmawiać o budżecie, zaznaczyła Henryka Bochniarz. To jest tak ważna ustawa i skutki kwestionowania jej legalności są tak dalekosiężne i krajowe, i zagraniczne. W związku z tym to musi być tak zrobione, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to powinno się sprawę w ten sposób załatwić, żeby wszyscy powiedzieli, było kworum, wiadomo, kto jak głosował, wszystko zostało przyjęte. To jest akurat taka ustawa, w której nie można dopuścić do tego, żeby ktokolwiek mógł wyjść w jakimś sądzie, w jakimś trybunale i powiedzieć, ta wasza ustawa została przyjęta w sposób niezgodny z prawem. Rada Dialogu Społecznego została powołana w miejsce Komisji Trójstronnej. Zasiadają w niej przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych, a także NBP i GUS-u. Uczniowie w szkołach artystycznych nie będą już marznąć. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na termoizolację 114 placówek ponad 300 milionów złotych ze środków europejskich. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił, że będzie to odczuwalna zmiana w funkcjonowaniu tych szkół. Czyli nasi uczniowie, nasi pedagodzy w tych szkołach muzycznych, które są przecież szalenie ważne dla polskiej kultury, będą mogli pracować w zupełnie innych warunkach niż dotychczas. A także szkoły będą miały więcej środków na inne rzeczy poza utrzymaniem budynku. Zmodernizowanych zostanie 99 szkół muzycznych, 8 szkół plastycznych, szkoła baletowa i 5 burs. Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi, że w szkołach zostanie wykonany kompleksowy, energooszczędny projekt. Będzie zarówno wymienione okna na energooszczędne, na takie, które będą mniej tracić energii. Oprócz tego elewacja, czyli docieplenie ścian, żeby jak najmniej przenikało ciepła, uciekało z budynków. I oprócz tego instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne ewentualnie, plus instalacje cieplne, czyli instalacja wewnętrzna, grzejniki, węzły cieplne, ta instalacja, która też w tym bierze udział. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chciałoby, żeby uczniowie do pierwszych zmodernizowanych szkół poszli od nowego roku szkolnego. Środki na modernizację energetyczną placówek pochodzą z Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę w tej sprawie podpisał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz prezes jednostki, która wdraża umowę, Kazimierz Kujda. Całkowity koszt dofinansowania to 377 milionów złotych, 303 miliony to środki europejskie. Krajowy wkład wynosi 73,5 miliona złotych. Do jutra wszystkie emerytury i renty zostaną wypłacone, zapewnił rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. Przypomniał, że zakład wypłaca emerytury i renty w 6 terminach. Do 5, do 6, do 10, 15, do 20 i do 25 dnia każdego miesiąca. Osoby otrzymujące świadczenia w tym ostatnim terminie w tym miesiącu otrzymają je wcześniej, zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. Podjęta została decyzja o przekazaniu świadczeń na pocztę jeszcze 20 grudnia, czyli w miniony wtorek i do jutra ostatnie świadczenia mają być doniesione przez listonoszy do domów naszych świadczeniobiorców. Banki zaś, jeżeli ktoś odbiera emeryturę przez bank, do banków świadczenia trafiły dzisiaj i większość z nich jeszcze dzisiaj będzie na kontach. Część będzie zapewne jutro do dyspozycji naszych świadczeniobiorców. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że decyzja, by wszystkie świadczenia zostały wypłacone do 23 grudnia, została podjęta w porozumieniu z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.
Wspomniana minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska cieszy się, że więcej Polek będzie miało dzieci. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku jest o prawie 15 tysięcy więcej kobiet w ciąży niż w roku ubiegłym. Minister Rafalska powiedziała w Radiu Zachód, że jest to m.in. efekt programu Rodzina 500+. To jest związane pewnie też po części z naszym programem Rodzina 500+, z dobrą sytuacją na rynku pracy, z dobrą perspektywą być może na Mieszkanie Plus, z prowadzeniem też polityki społecznej. Ja myślę, że każdy ma swój może zróżnicowany, ale jakiś udział w tym, że Polacy dzisiaj chętnie podejmują decyzje o powiększeniu swoich rodzin, z czego się niezwykle cieszę i życzę zdrowego przebiegu tych ciąż i narodzin zdrowych dzieci. Rządowy program Rodzina 500+ miał m.in. zwiększyć dzietność Polaków. To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, a w rodzinach najuboższych na każde dziecko. Co najmniej 200 milionów złotych do 2027 roku zostanie przeznaczonych na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły umowę w tej sprawie. Chodzi o preferencyjne kredyty i pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej i okołoturystycznej z 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Planuje się, że program zacznie działać w trzecim kwartale 2017 roku, powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Najważniejsze tak naprawdę jest dostęp do kapitału o preferencyjnych warunkach. Właśnie na co? Na infrastrukturę uzdrowiskową, na infrastrukturę rekreacyjno-sportową, na infrastrukturę hotelową, czy również na wsparcie produkcji ekologicznej, na wsparcie właśnie tych produktów tradycyjnych, rzemiosła. Wydaje mi się, że to są istotne kwestie, zwłaszcza dla makroregionu Polski Wschodniej. Zakłada się wstępnie, że preferencyjne kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców będą mogły wynieść 500 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy będą ubiegać się o kredyty i pożyczki z programu, będą musieli zgłosić się do pośrednika finansowego, który zostanie wybrany przez BGK. Następnie złożyć odpowiedni wniosek, który, jak zapowiada resort rozwoju, ma być bardzo uproszczony. Pieniądze mają szybko trafić do zainteresowanych. Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedział, że jednym z założeń programu jest docieranie do obszarów mniej zurbanizowanych. Do obszarów, które do tej pory w mniejszym zakresie korzystały z wsparcia ze środków unijnych, tym razem już ze środków, które znalazły się w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju po wykorzystaniu w programach unijnych. Drugi strategiczny aspekt, małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest sól naszej gospodarki, tam powstaje znakomita większość dochodu narodowego. Program Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka jest kontynuacją wsparcia turystyki w tej części kraju. Do tej pory powstał m.in. wschodni szlak rowerowy Green Velo o długości ponad 2000 km, a Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała program promocji turystycznej makroregionu. Prawie 40 dodatkowych pociągów, dodatkowe wagony i wzmocniona informacja na dworcach. Ostatnie dni przed świętami to czas wytężonej pracy dla kolejarzy. Największym zainteresowaniem pasażerów cieszą się połączenia między dużymi miastami. Spółka, która je obsługuje, PKP Intercity, zapowiada, że w razie potrzeby zwiększy liczbę miejsc. Jak mówi rzecznik firmy Cezary Nowak, nie powinno ich zabraknąć. Przede wszystkim planujemy wzmocnienia, które będą uzależnione od frekwencji w pociągach. Dlatego zachęcamy naszych pasażerów do tego, żeby kupowali bilety wcześniej. Przewoźnik uruchomił też 36 dodatkowych pociągów, które będą jeździć zarówno w okresie świąt, jak i Sylwestra i Nowego Roku. Przykładowo takie pociągi wyjadą do Zakopanego w okresie przedsylwestrowym. Na największych dworcach w Polsce pracują mobilni informatorzy. Informacje dotyczące rozkładu jazdy będzie można od nich uzyskać w języku polskim i angielskim. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 24 godziny w Polsce i na świecie. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka.
Siatkarze Asseco Resovi pokonali przed własną publicznością niemiecką drużynę Berlin Recycling Valleys 3-2 w meczu drugiej kolejki grupy B rozgrywek Ligi Mistrzów. To drugie zwycięstwo wicemistrzów Polski. To był bardzo wymagający rywal, podkreślił Damian Wojtaszek, libero drużyny z Rzeszowa. Berlin wygrał ostatnie spotkanie w Lidze Mistrzów z drużyną z Maceraty. Cieszymy się, że wygraliśmy przed własną publicznością, która dopisała, bo w trudnym momencie nam pomogli przez to, że wygraliśmy 6 meczów z rzędu. Z trenerem mieliśmy układ, 26 mamy również wolne, a tak mieliśmy mieć 2 treningi. Jedzie każdy z nas do domu i odpoczywa. Resovia i berlińska drużyna mają po 4 punkty. Trzecie miejsce z 3 punktami zajmuje włoska Cucine Lube Civitanowa, a czwarte Dukla 1 punkt. Ferdinando De Giorgi został przedstawiony jako nowy trener reprezentacji Polski w siatkówce. 55-letni szkoleniowiec, który obecnie pracuje z mistrzem Polski, z akcją Kędzierzyn-Koźle, zapowiedział, że pierwsze powołanie wyśle, tak jak poprzedni selekcjonerzy, tuż przed końcem sezonu ligowego. Na razie nie podam oczywiście nazwisk zawodników, których widzę w mojej kadrze. Mam w głowie pewne nowe postacie, ale powołaniami zajmę się po sezonie klubowym i obserwacji, którą cały czas będę prowadził. De Giorgi ma pełnić tę funkcję przez 4 lata, zaczynając od marca przyszłego roku. Będzie to dla niego debiut, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu narodowego. Trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Stefan Horngacher powołał 7 zawodników na 65. turniej 4 skoczni, który zostanie rozegrany w dniach 29 grudnia, 6 stycznia. W pierwszym z 4 konkursów w Oberstdorfie wystąpią Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Klemens Murańka i Jan Ziobro. W składzie polskiej kadry zaszła jedna zmiana. Występujący w Pucharze Kontynentalnym Ziobro zastąpi startującego w Pucharze Świata Aleksandra Zniszczoła. Konkurs w Oberstdorfie odbędzie się 30 grudnia. Następnie skoczkowie będą rywalizować w Garmisch-Partenkirchen 1 stycznia, Innsbrucku 4 stycznia oraz w Bischofshofen 6 stycznia. Piłkarska reprezentacja Polski nadal zajmuje 15 miejsce w rankingu FIFA. W grudniowym notowaniu biało-czerwoni trzymali najlepszą lokatę w historii. Prowadzą Argentyńczycy przed Brazylijczykami i Niemcami. Łukasz Teodorczyk strzelił 2 gole, a jego Anderlecht Bruksela pokonała na wyjeździe Gent 3-2 w meczu 20. kolejki belgijskiej ekstraklasy. Reprezentant Polski zdobył już w tym sezonie ligowym 15 bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Norweg Henrik Kristoffersen wygrał slalom zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął obrońca kryształowej kuli i obecny lider Austriak Marcel Hirscher. Michał Jasiczek został sklasyfikowany na 31. pozycji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wracamy do podsumowania dnia. Witold Tabaka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Minister spraw wewnętrznych Niemiec potwierdził, że w kabinie ciężarówki wykorzystanej do poniedziałkowego zamachu w Berlinie zabezpieczono odciski palców domniemanego sprawcy. Thomas de Maizière powiedział, że wzmacnia to podejrzenia, iż ataku dokonał 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri. Niemiecki minister powiedział, że służby mają nowe dowody świadczące o udziale podejrzanego w zamachu. W kabinie ciężarówki znaleziono odciski palców, a także inne wskazówki, które to sugerują. Polityk dodał, że służby w Niemczech i Europie robią wszystko, co w ich mocy, aby ująć sprawcę. Minister poinformował o stanie dochodzenia kanclerz Angela Merkel, która mówiła: służby pracują z dużym zaangażowaniem, bo wszyscy wiedzą, że miliony ludzi czekają na szybkie rezultaty i na szybkie ujęcie sprawcy. 24-letni Anis Amri poszukiwany jest w Niemczech i Europie. Za pomoc w jego ujęciu wyznaczono 100 tysięcy euro nagrody. Mężczyzna podejrzany jest o przeprowadzenie poniedziałkowego zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, w wyniku którego zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Tunezyjczyka Anisa Amriego, podejrzewanego o udział w zamachu w Berlinie, zwróciła się do Polaków niemiecka policja. W chwili zamachu poszukiwany ubrany był w ciemną odzież z białym szalem i jasne buty. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z policją niemiecką lub polską pod numerami 997 lub 112.
Obserwatorzy OBWE informują o wzroście liczby ostrzałów w Donbasie. W porównaniu z zeszłym tygodniem w ogarniętym wojną domową regionie Ukrainy odnotowali niemal podwojenie liczby przypadków naruszenia rozejmu. Zwiększyła się też częstotliwość użycia artylerii. Jak poinformował wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Hack, liczba ostrzałów wzrosła o 75%. Z kolei ostrzałów artyleryjskich jest o 300% więcej niż w zeszłym tygodniu. OBWE informuje o 985 wybuchach pocisków wystrzelonych z różnego rodzaju artylerii, moździerzy, czołgów i systemów rakietowych. Zdecydowana większość zanotowanych przez obserwatorów wybuchów miała miejsce w okolicach Świtłodarskiego Łuku. Od 4 dni trwają tam ataki separatystów, w wyniku których co najmniej 5 ukraińskich żołnierzy zginęło, wielu zostało rannych. Wiceszef misji OBWE podkreślił, że od początku roku w Donbasie nie było ani jednego dnia bez wystrzałów. Według statystyk Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od początku roku w Donbasie zginęło 83 cywili, a 305 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Stolica Białorusi, Mińsk, ma nową, tak zwaną dużą obwodnicę. Wstęgę przeciął prezydent Aleksander Łukaszenka. Nowa obwodnica Mińska MK2 ma długość 160 km. Betonowa droga ma po dwa pasy ruchu w obie strony. Docelowa prędkość aut na całej trasie ma wynieść 120 km na godzinę. Dzięki inwestycji samochód ciężarowy jadący na przykład z Białegostoku przez Grodno do Moskwy może objechać Mińsk szerokim łukiem właśnie tą obwodnicą. Pierwsza obwodnica Mińska MK1 została wybudowana 14 lat temu. Ma po trzy pasy ruchu w obie strony i 56 km długości. Jest całkowicie bezkolizyjna, a dozwolona prędkość na niej to 90-100 km na godzinę. Mimo to w godzinach szczytu obwodnica ta zaczęła się korkować. Dlatego białoruskie władze postanowiły ją odciążyć, kierując ruch tranzytowy na nową drogę wokół stolicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W intencji bezrobotnych oraz tych, których praca jest szkodliwa dla zdrowia, modlił się papież Franciszek ze świeckimi pracownikami Watykanu. Wraz ze swoimi rodzinami wzięli oni udział w tradycyjnej przedświątecznej audiencji. Papież wezwał wszystkich do podziękowania Bogu za dar pracy. Szczególnie serdecznie papież powitał właśnie najbliższych, żony, mężów, dzieci oraz dziadków. Wezwał wszystkich do podziękowania Bogu za dar pracy. Dziękując zaś, módlmy się za osoby i rodziny we Włoszech i na całym świecie, które nie mają pracy, albo jakże często wykonują pracę niegodną, źle opłacaną i szkodliwą dla zdrowia. Franciszek dodał, że pracownicy Watykanu, których jest zaledwie kilka tysięcy, kierować muszą się Ewangelią oraz nauką społeczną Kościoła, po czym podkreślił, nie chcę tu w Watykanie pracy, która nie będzie z nimi zgodna. Żadnej pracy na czarno, żadnych krętactw. Franciszek podziękował obecnym za codzienną pracę, życząc, by życie w małym watykańskim świecie cechowały umiar, sprawiedliwość i pokój. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Kolejny tydzień z rzędu drożeją paliwa na stacjach. Tak wynika z danych łódzkiego biura Reflex. Cena litra benzyny wzrosła średnio o 3 grosze, oleju napędowego o 5 groszy. Spadać zaczęły natomiast ceny autogazu w ciągu ostatnich 2 tygodni o 3 grosze za litr, powiedziała Urszula Cieślak z Reflexu. Te podwyżki, które notujemy w przypadku benzyn, oleju napędowego, są konsekwencją coraz wyższego poziomu cen na rynku hurtowym. W tym tygodniu ceny hurtowe paliw dalej rosły, dlatego nie można wykluczyć, że po świętach średnie ceny paliw w detalu również lekko wzrosną. Będą to zarazem najwyższe ceny w tym roku, a więc jednocześnie zdecydowanie wyższe niż przed rokiem. Teraz płacimy za benzynę, olej napędowy około 54-56 groszy na litrze, więcej niż przed świętami Bożego Narodzenia w roku ubiegłym. Średnio za litr benzyny 95-oktanowej trzeba płacić 4,76 zł, za litr oleju napędowego 4,65 zł, a za litr autogazu 2,28 zł.
amerykańskie z Rosjanami. Pracownicy kopalni Krupiński w Słuszcu deklarują chęć przechodzenia do innych kopalń. Zakład zostanie przekazany do spółki restrukturyzacji kopalni. Po pierwszym tygodniu funkcjonowania punktu informacyjnego w kopalni 326 pracowników zadeklarowało chęć przeniesienia do konkretnych kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W najbliższych dniach pierwsze 40 osób z Krupińskiego rozpocznie pracę w kopalniach Budryk i Pniówek. 1 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło ostateczną decyzję o przeniesieniu do końca marca 2017 roku kopalni Krupiński do spółki restrukturyzacji kopalni. Około 2,5 tysiąca miejsc pracy czeka z kolei na górników zlikwidowanej kopalni Makoszowy w Zabrzu. Większość załogi już złożyła wnioski o przeniesienie. Związek Narodowy Górników w Polsce przeciwstawia się likwidacji kopalni i przekazywania ich do SRK, kiedy nie zostały jeszcze zczerpane złoża węgla. Przesłane dziś do rządu apelu domaga się pełnego dialogu w procesie reformowania górnictwa. Ostrzegamy przed bałaganem i brakiem pełnej informacji dla strony społecznej, czytamy w apelu związkowców. Tymczasem trwają rządowe prace nad planem ratowania kopalń do 2030 roku. Dokument ma być gotowy jeszcze w tym roku. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Samorząd województwa śląskiego jako jedyny nie przesłał do Ministerstwa Środowiska wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Może to zablokować fundusze unijne dla całego kraju w wysokości 4 miliardów złotych na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami. Termin składania dokumentów minął 30 czerwca. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek powiedział, że część środków może przepaść. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, które do nas wpłynęły, kompletnie się nie bilansowały, były listą życzeń fatalnej jakości. Cały czas czekamy na wojewódzki plan województwa śląskiego. Brak tych planów powoduje, że nie można realizować ani inwestycji w zakresie regionalnych planów operacyjnych, ani programu operacyjnego infrastruktury i środowisko. To 4 miliardy złotych, z których można byłoby finansować tak bardzo potrzebne inwestycje. Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Maciej Gramatyka powiedział, że plan ma być zaakceptowany przez zarząd i niezwłocznie wysłany do Ministerstwa Środowiska. Województwo śląskie jest województwem dość wyjątkowym. Gęstość zaludnienia w naszym województwie, jak wiemy, jest duża. Bardzo wiele osób mieszkających na terenie województwa, a co za tym idzie również odpady w nieco większej skali niż w innych województwach. No i to między innymi złożoność tego problemu leży u podstaw tego, że u nas prace nad tym dokumentem przebiegały trochę dłużej i było to trochę trudniejsze, jak sądzę, niż w innych województwach. Ministerstwo Środowiska zobowiązało się do złożenia dokumentów do 1 stycznia. Jednak nie jest to możliwe, bo w kolejnych etapach dokument musi być zaakceptowany przez Sejmik Województwa, który w tym roku nie będzie już miał posiedzenia. Z kolei perspektywa unijna powinna być zrealizowana do 2020 roku, dlatego może się okazać, że część pieniędzy przepadnie, bo nie będzie czasu na ich wykorzystanie. Według ekspertów przygotowanie niektórych potraw wigilijnych i świątecznych może być droższe niż przed rokiem. Dokładne dane na ten temat, na temat cen w grudniu, poda w przyszłym miesiącu Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Olipra przypomina, że nie ma jeszcze danych o cenach w grudniu, ale wiadomo już, że część produktów jest droższa niż przed rokiem. Na pewno droższe były ciasta i składniki służące do ich przygotowania. Tutaj mam na myśli przede wszystkim cukier, co związane było z bardzo silnym wzrostem cen cukru na światowym rynku, wynikającym z wyższej konsumpcji cukru niż produkcji. Droższe niż rok temu jest m.in. mleko, dodał ekspert. Jeśli chodzi o produkty mleczne, będące również składnikami ciast, tutaj mam na myśli m.in. masło, tutaj mieliśmy do czynienia również z silnym wzrostem cen. Globalny rynek mleka w drugim kwartale bieżącego roku wszedł we wzrostową fazę. Co więcej, w przypadku ciast droższe nieznacznie w porównaniu do ubiegłego roku są również jaja. Jak wyjaśnia Jakub Olipra, więcej niż rok temu zapłacimy również za pomarańcze, śledzie czy wieprzowinę. Tańsze są na przykład karpie, mięso drobiowe, kapusta, buraki czy jabłka. W listopadzie ceny w Polsce po raz pierwszy od blisko 2,5 roku wzrosły. Fałszywi policjanci zatrzymani przez CBŚP. Funkcjonariusze Katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 członków gangu, który zajmował się przestępstwami metodą na policjanta. Wśród zatrzymanych są też prawdziwi policjanci, którzy dostarczali przestępcom informacji ze śledztw.
przestępcy przebierali się za policjantów i napadali na ciężarówki, a także wchodzili do mieszkań, gdzie wyłudzali pieniądze, powiedziała rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamulesz. Dochodziło do takich pseudo-przeszukań na podstawie sfałszowanych nakazów prokuratorskich, gdzie były również na przykład podrobione pieczęcie prokuratorskie. Rzekomo fałszywi policjanci szukali narkotyków w tych mieszkaniach, natomiast oczywiście chodziło przede wszystkim o zabór pieniędzy i ich łupem padało w sumie od kilku do kilkunastu tysięcy, a nawet kilkuset tysięcy złotych za każdym razem. Takich zdarzeń mają na swoim koncie co najmniej kilkanaście na terenie praktycznie całego kraju. Wśród zatrzymanych są też policjanci katowickiego CBŚP, którzy współpracowali z przestępcami. Dzięki przekazywanym przez nich informacjom gangsterzy wiedzieli, kto wcześniej miał problemy z prawem i teraz może być ofiarą napadu fałszywych policjantów. Podczas rozpracowywania tej grupy policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic wpadli właśnie na trop, że ich koledzy sprzedają informacje przestępcom i w związku z tym natychmiast poinformowali Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. I dzięki bardzo dobrej, ścisłej współpracy również ci nieuczciwi funkcjonariusze zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który brał udział w pobiciu meksykańskich marynarzy na plaży w Gdyni w 2013 roku. Większość członków gangu wywodzi się ze środowiska kibiców jednego z chorzowskich klubów piłkarskich. Lider grupy został zatrzymany 2 dni temu w Szczawnicy ze względu na niebezpieczeństwo użycia przez niego broni palnej. Zatrzymali go policjanci antyterroryści. Uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie unieważniający umowę przekazania ogródków działkowych na Saskiej Kępie i jednej ze spółek. Poinformowała o tym rzeczniczka warszawskiej prokuratury regionalnej Agnieszka Zabłocka-Konopka. Jak powiedziała, wyrok z 4 listopada jest efektem działań prokuratorów podjętych z powodu nieprawidłowości w rejestrowaniu przedwojennej spółki reaktywowanej w 1999 roku. Wyrok sądu pozwoli prokuraturze na wystąpienie z wnioskiem do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o umorzenie postępowania w zakresie roszczeń wynikających z wniosków zarządu spółki złożonych na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy, to jest tak zwanego dekretu Bieruta. Powództwo prokuratury z 27 maja minionego roku dotyczyło stwierdzenia nieważności czynności prawnej, na mocy której doszło do sprzedaży praw i roszczeń do terenu na warszawskiej Saskiej Kępie. Chodzi o ogródki działkowe znajdujące się w rejonie ulic Kinowej, Alei Stanów Zjednoczonych i Alei Waszyngtona. Tereny zajmują 32 hektary, a ich wartość szacowana jest na 150 milionów złotych. Najlepsi stołeczni policjanci odebrali w warszawskim ratuszu gratulacje i nagrody pieniężne. Uhonorowanych zostało w ten sposób 56 funkcjonariuszy. Wręczając nagrody, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła znaczenie słowa służba. Zastąpiliśmy takie polskie, wcale nie staropolskie, tylko polskie określenie, czym mogę służyć, na czym mogę pomóc. Czyli to jest takie tłumaczenie jak can I help you, may I help you. No tak, jesteśmy coraz bardziej światowi, ale myślę, że powinniśmy w jakimś sensie odwrócić do tradycji, pytać się, czy mogę pani służyć, czy mogę panu służyć, czy to urzędnik w okienku, czy jakaś inna osoba pełniąca służbę. Komendant stołeczny policji inspektor Robert Żebrowski, dziękując samorządowi za wsparcie, podkreślił, że nagrodę otrzymali najlepsi policjanci, zarówno zaangażowani w prewencję, działania wywiadowczo-patrolowe, ale też zabezpieczenie dużych imprez, których w mijającym roku w Warszawie było wyjątkowo dużo. Codziennie niosą pomoc mieszkańcom miasta stołecznego Warszawy w różnych sytuacjach. W ramach codziennej służby, w ramach zabezpieczenia różnego rodzaju imprez czy zgromadzeń, ale zawsze przyświeca im jeden cel, aby mieszkańcy stołecznego miasta Warszawy czuli się bezpiecznie. W 2016 roku warszawski samorząd przeznaczył 800 tysięcy złotych na nagrody dla policjantów, którzy wyróżniają się w służbie. Finansowo w ten sposób zostało wspartych łącznie 508 funkcjonariuszy. Nowatorski przeszczep dłoni we Wrocławiu. Tamtejsi chirurdzy zrekonstruowali rękę człowieka, który tej ręki nigdy nie miał. Mówią, że jest to pierwsza tego typu operacja na świecie. Do tej pory przeszczepiano ręce ludziom, którzy je utracili w wypadkach. Teraz od martwego dawcy kończynę otrzymał 32-letni mężczyzna, który bez ręki się urodził. To stwarzało wiele problemów, mówił informacyjnej agencji radiowej chirurg, który dokonał przeszczepu, doktor nauk medycznych Adam Domansiewicz z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kończyna, do której się doszywamy, jest niedorozwinięta, brakuje naczyń, nerwów, mięśnie są zanikowe,
i nie pasują do zdrowej kończyny oddawcy. Drugi problem to mózg, który może nie wiedzieć, jak taką nową kończyną zawiadywać. Zabieg wykonano tydzień temu. Pacjent może zginać kciuk i w niewielkim stopniu pozostałe palce. Lekarze mówią o pełnym sukcesie, że o pełnym sukcesie będzie można mówić dopiero, jeśli mężczyzna będzie miał taką samą lub większą sprawność niż w przypadku najlepszej protezy, a będzie to wiadomo dopiero za pół roku. 200 milionów złotych, tyle według wyliczeń Komitetu Organizacyjnego Krakowskiej Kurii kosztowały Światowe Dni Młodzieży. 5 miesięcy po zakończeniu spotkania młodych w Krakowie organizatorzy przedstawili bilans wydatków. Światowe Dni Młodzieży sfinansowano z wpłat zarejestrowanych uczestników, darowizn, składek od wiernych oraz wsparcia z budżetu państwa, mówi ksiądz Wojciech Olszowski, ekonom archidiecezji krakowskiej. Najwięcej kosztowała obsługa pielgrzymów, ponad 100 milionów. No ich zakwaterowanie, wyżywienie są największe koszty. Szacowaliśmy, że mniej zapłacimy za organizację wydarzeń centralnych. Chodzi mi o Campus Misericordii i Błonia. No te koszty rosły. Powiem tak, że były takie momenty, gdzie zastanawiałem się, czy nam wystarczy. No ale udało się. Krakowska Kuria nie musiała zaciągać kredytów. Udało się zbilansować wszystkie przychody i wydatki, mówi rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Piotr Studnicki. Dzięki dobrej, rzetelnej, uczciwej pracy sekcji finansowej udało się znaleźć sponsorów, udało się zmobilizować ludzi. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim pielgrzymom, którzy się zarejestrowali i którzy przez to wzięli współodpowiedzialność za organizowanie Światowych Dni Młodzieży i wychodzimy z tych Światowych Dni Młodzieży bez długów. Z budżetu państwa organizacja Światowych Dni Młodzieży została wsparta 19 milionami złotych. Samochód osobowy i paczki z artykułami żywnościowymi trafią w ręce polskich kombatantów mieszkających na Białorusi. Samochód kupiło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Do akcji włączyło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także Straż Graniczna. Uroczystość przekazania darów odbyła się w Warszawie. To mój najszczęśliwszy dzień w życiu, powiedziała prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, major Weronika Sebastianowicz. Wspomniała zesłanie na Sybir oraz czasy głodu i upokorzenia. Jak mówiła, wierzyła jednak, że kiedyś Polska kombatantom pomoże. Nie wiem, czy to sen, czy to prawda, ale mamy takie szczęście, że będziemy mieli samochód. Kombatanci już mają około i ponad 90 lat. Większość przykuta do łóżka. Trzeba dojechać, trzeba pomóc, trzeba złożyć życzenia. Wszystko trzeba dojechać. Jestem po prostu zmęczona tym życiem tam, gdzie mieszkam, bo cały czas prześladowana, na podsłuchu. Jest bardzo ciężko, ale nie straciliśmy ducha polskiego. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że akcja pomocowa to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez jego poprzedników Władysława Stasiaka i Aleksandra Szczygłę. Podkreślił, że żołnierze Armii Krajowej to świadkowie historii, polscy bohaterowie. Tych ludzi jest coraz mniej, oni odchodzą. Kilka lat temu było 130 członków Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, teraz jest ich 40 tych żyjących, więc no, dopóki oni są, ja myślę, że Polska nie powinna o nich zapominać, my nie powinniśmy o nich zapominać. No, oczywiście jest ten wymiar materialny i bardzo ważny dla tych ludzi, ale to jest też taki wymiar, że my tutaj w kraju o tych ludziach nie zapominamy, myślimy, prawda, poprzez takie nawet drobne, indywidualne zaangażowanie się w jakąś pomoc, czy upamiętnianie ich, pamiętanie o nich, no zwłaszcza w takim okresie jak Święta Bożego Narodzenia. Wiceprezes zarządu PGNiG Janusz Kowalski podkreślił, że spółka pomaga zarówno kombatantom w kraju, na przykład poprzez opłacanie rachunków za gaz, ale także za granicą. Na Białorusi ich jest wciąż kilkudziesięciu i mają bardzo trudne warunki bytowe. Ten nasz wkład w postaci nowego samochodu, który będzie wykorzystywany w takiej bieżącej pomocy i medycznej, dnia codziennego i dbanie również o polskie cmentarze, o polskie groby, jest oczywiście pewnego rodzaju rachunkiem wdzięczności i pamięci tutaj nas, Polaków, żyjących w wolnej Rzeczpospolitej, dla naszych wspaniałych rodaków żyjących dzisiaj na terenie Białorusi. Starania o samochód dla kombatantów trwały 8 lat. Na Białoruś trafią także paczki z artykułami spożywczymi. Na Jasnej Górze trwa budowa szopki bożonarodzeniowej. W tym roku będzie inna niż zwykle i będzie usytuowana w innym miejscu, na dziedzińcu Jasnej Góry przed bramą Wieczernika, mówi rzecznik prasowy Jasnej Góry, ojciec Sebastian Matecki.
W tym roku rzeczywiście inna szopka, która kładzie główny akcent oczywiście na temat Bożego Narodzenia. Bo często tak naprawdę w gąszczu cudowności, które nas bawiły, interesowały, zwierzątka wspaniałe, ale często w tym wszystkim można było zgubić najistotniejsze. Prostota pewna szopki, z drugiej strony estetyka, ona jest na tyle czytelna i wystarczająca, żeby w niej znaleźć najważniejsze narodzenie Pana Jezusa. Nowa szopka została wykonana przez górali z Bachledówki koło Zakopanego. Swoim wystrojem nawiązuje do obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej, mówi przeor Jasnej Góry, ojciec Marian Waligura. W dekoracji szopki jasnogórskiej umieściliśmy też te pierwsze korony, które Matka Boża otrzymała przed 300 laty w 1717 roku. Jest to wykonana kopia tych koron, które zostały tutaj wydrukowane czy namalowane i umieszczone, przypominając nam właśnie tą pierwszą koronację cudownego obrazu. Jasnogórska szopka zostanie otwarta w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, zaraz po Pasterce. Czas spędzony z rodziną i atmosfera są najważniejsze dla Polaków w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Z raportu serwisu OLX wynika też, że lubimy nasze świąteczne tradycje. Im starsi respondenci, tym więcej wskazań na spotkania wigilijne, prezenty. Prezenty są na końcu listy, powiedziała autorka badania Aleksandra Kubicka. Polacy są rodzinni, Polacy to deklarują, no i bardzo wysoko jest czas wolny od zgiełku, od pracy, od codzienności, a prezenty znalazły się dopiero na samym końcu tej listy. Z badania OLX.pl wynika, że najbardziej wymarzone prezenty to gadżety elektroniczne, pieniądze, rzeczy związane z hobby czy perfumy, a także sprzęt AGD, wycieczka lub bilet lotniczy, a także książki. Najbardziej nietrafione to skarpety, kapcie i żelazka. Chowamy do szafy, oddajemy lub trzymamy gdzieś na wypadek tego, że pojawi się ta osoba i pokażemy, że ten prezent cały czas mamy, żeby nie sprawiać jej przykrości. Zapytaliśmy o to, czy wypada sprzedać taki nietrafiony prezent. No i prawie połowa i zarówno kobiet i mężczyzn przyznała, że to jest całkiem dobry pomysł, ale zapytani już o doświadczenia własne, no to tylko 10% przyznało się do tego, że kiedykolwiek sprzedało taki nietrafiony prezent. A raport powstał na podstawie 6,5 tysiąca ankiet. Ratownicy górscy wraz ze strażakami ćwiczyli umiejętności w ratownictwie wysokościowym. W Krynicy Zdroju odbyło się praktyczne szkolenie symulujące ewakuację uwięzionych narciarzy na kolei linowej, która uległa awarii. Wykorzystujemy w tym celu m.in. metodę technik linowych, mówił naczelnik grupy krynickiej GOPR Michał Słaboń. Są to specjalne rolki, karabinki, takie systemy, które pozwalają ratownikom bezpiecznie dotrzeć do krzesła, zjechać na wysokość krzesła i bezpiecznie opuścić osoby, które są uwięzione na ziemi. I później oczywiście samemu do słupa dojechać i zejść na dół, tak żeby to wszystko było bezpiecznie, wszystkim dla samych ratowników, jak i dla ludzi, których ratujemy. Szkolenie przeprowadzono na nowo oddanej kolei linowej w stacji narciarskiej Słotwiny Arena. 24 godziny w Polsce i na świecie. Kończymy nasz magazyn, a ja zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl i słuchania tam naszych audycji. Polecam Państwa uwadze nasz profil na Facebooku oraz konto na Twitterze. To oczywiście Polskie Radio 24. Ja już dziękuję za uwagę. Witold Tabaka. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. Trzy kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Polskie Radio 24. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Czytanie to prawdziwa przyjemność, chwila relaksu i zapomnienia o codziennych troskach. Lektura to najtańsza podróż do innego, ciekawszego świata. W mojej audycji będę rozmawiać o księgarskich nowościach oraz o tytułach, do których z sentymentem wracamy po latach.
Moimi gośćmi będą autorzy książek, które warto czytać. W każdą niedzielę o 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dzięki działaniom australijskiej policji udaremniono zamach terrorystyczny planowany na Boże Narodzenie w Melbourne. Podczas operacji sił specjalnych aresztowano 7 osób, które mają mieć związek z przygotowywanym atakiem. Podczas zamachu miały być użyte materiały wybuchowe, ale także różnego rodzaju broń palna i noże. Miejsce planowanego ataku to najbardziej charakterystyczne obiekty w mieście. Główna stacja kolejowa w Melbourne, Flinders Street Station, położona w ścisłym centrum, plac Federacji oraz Katedra Świętego Pawła. Ewakuacja syryjskiego Aleppo została zakończona. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował, że pomocy udzielono wszystkim chętnym cywilom oraz bojownikom, także rannym. Ewakuacja dziesiątek tysięcy osób ze wschodniej części miasta i dwóch wiosek z regionu Idlib trwała od tygodnia. Z Czerwonym Krzyżem współpracował Czerwony Półksiężyc. Tymczasem o odzyskaniu pełnej kontroli nad Aleppo poinformowała syryjska armia. To, jak ocenia agencja Reutera, największy sukces prezydenta Bashara al-Assada w trwającej od 6 lat w Syrii wojnie domowej. Brytyjskie media donoszą o chorobie królowej Elżbiety II i jej męża, księcia Filipa. Silne przeziębienie uniemożliwiło im wyjazd z Londynu na święta do prywatnej wiejskiej posiadłości. Królowa spędza je zawsze z rodziną w Sandringham, w hrabstwie Norfolk. Jest to wieloletnia tradycja, od której nie odstępuje nigdy. W 2011 roku książę Filip wyjątkowo nie spędził Bożego Narodzenia w Sandringham, ale tylko dlatego, że musiał poddać się zabiegowi odblokowania tętnicy sercowej. Królowa skończyła w tym roku 90 lat, książę Filip 95. I choć oboje cieszą się dobrym zdrowiem, wiek każe im już nieco zwolnić i zrezygnować z części obowiązków. Królowa zrzekła się właśnie wczoraj patronatu nad 25 instytucjami, w tym Federacją Tenisa, Krykieta, rugby, kolarską i pływacką, a także nad Królewską Akademią Sztuki, Międzynarodowym Festiwalem w Edynburgu oraz organizacjami dobroczynnymi Barnardos, Akcja na Rzecz Dzieci i Trust Zdrowia Zwierząt. Mimo że jest zapalona uczestniczką w oraz jazdy i wyścigów konnych, zrzekła się nawet patronatu nad Jockey Clubem i Stowarzyszeniem Hodowców Psów Kennel Club. Elżbieta II pozostanie jednak nadal patronką dalszych 600 stowarzyszeń. Dla Polskiego Radia Grzegorz Zimmer, Londyn. W Moskwie zmarł mężczyzna, który podawał się za wnuka Stalina. Jewgenij Dżugaszwili miał 80 lat. Nie utrzymywał kontaktów z pozostałymi krewnymi, a oni nigdy nie potwierdzili jego tożsamości. Córka dyktatora Swietłana nazywała go samozwańcem. On sam wyjaśnił, że jego ojcem był syn Stalina, Jakow Dżugaszwili. Z Moskwy więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dżugaszwili przez wiele lat walczył o dobre imię dziadka. Wspierany przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej przekonywał, że Józef Stalin jest niesłusznie oskarżany o popełnienie wielu zbrodni. Między innymi negował, że to na rozkaz Józefa Stalina dokonano mordu katyńskiego. Składał skargi do sądu przeciwko dziennikarzom i politykom, którzy nazywali jego dziadka tyranem lub dyktatorem. W 2010 roku złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Dumę Państwową za to, że przyjęła uchwałę potępiającą zbrodnię katyńską. Wszystkie skargi jedynie Dżugaszwilego były odrzucane bądź umarzane przez rosyjskie sądy. Według jego słów był potomkiem syna Józefa Stalina Jakowa. Jego ojciec w 1941 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Wtedy Józef Stalin wyrzekł się syna, bo jak twierdził, nie ma jeńców wojennych, są tylko zdrajcy ojczyzny. Dwa lata później Jakow popełnił samobójstwo w jednym z niemieckich obozów jenieckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zostaniemy jeszcze na wschodzie. Białoruski MSZ zaprotestował przeciwko podważaniu sensu istnienia państwa białoruskiego przez szefa rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych. Leonid Reszetnikow twierdzi, że zarówno język, jak i państwo białoruskie to twory sztuczne. Sprawie przyjrzał się nasz białoruski korespondent. Leonid Reszetnikow powiedział, że język białoruski został stworzony w 1926 roku na mocy decyzji bolszewickich władz, a Białoruś jest historyczną częścią Wielkiej Rosji. Zaznaczył, że sytuacja na Białorusi jest bardzo niesprzyjająca, gdyż procesy polityczne przebiegają tu według ukraińskiego scenariusza. W odpowiedzi MSZ Białorusi wezwał wysokiej rangi przedstawiciela ambasady Rosji w Mińsku na rozmowę. Podczas spotkania przekazano protest w związku z wypowiedziami rosyjskiego eksperta. Uznano je za bezpodstawne i nie do przyjęcia. Leonid Reszetnikow jest dyrektorem Instytutu założonego przez prezydenta Rosji. Instytut
Instytut przekazuje informacje administracji prezydenta, Radzie Bezpieczeństwa i innym rządowym strukturom Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Noc umiarkowanie pogodna. Z północnego zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa opadów, początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem, przejściowo deszczu marznącego powodującego powłoki przechodzącego w deszcz. Opady marznące występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Najzimniej dziś w nocy na Roztoczu minus 7, na przeważającym obszarze kraju od minus 5 do minus 2, najcieplej na północnym zachodzie plus 2. Wiatr będzie słaby, nad samym morzem umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 1:00 w Polskim Radiu 24. Czas na tematy gospodarcze. Na początek o finansowaniu mikroprzedsiębiorców. Robert Litke i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pan Michał Gorzelak, szef obszaru instrumentów dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym do spraw instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej. Oraz pan Wojciech Terlikowski, kierownik projektu Centrum Badań Marketingowych Indikator. Dzień dobry. Witam panów. Ta pierwsza nazwa bardzo skomplikowana. Instrumenty finansowe programów Unii Europejskiej. Chodzi o instrumenty zwrotne, że pan wyjaśni, o co chodzi. Chodzi przede wszystkim o programy ramowe Unii Europejskiej, a to są zupełnie inne programy niż te, które właściwie każdy przedsiębiorca w Polsce zna, a przynajmniej o nich słyszał, czyli programy z funduszy strukturalnych. Programy operacyjne, regionalne programy operacyjne, polityka spójności, te tematy są znane, natomiast znacznie mniej osób słyszało o programach ramowych typu CIP, COSME, Horyzont 2020, EASY i kilka innych tajemniczych nazw. Czyli to nie jest coś takiego jak dotacja, tak? Tylko jest to... Nie. To są środki, które trzeba zwrócić. W tych programach uruchomione są instrumenty finansowe. W ramach tychże instrumentów finansowych jest dostępne finansowanie zwrotne w postaci kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń i innych form finansowania. Za każdym razem jest to finansowanie zwrotne bez dotacji, bez grantów, bez dopłat, bez umorzeń, ale dostępne dzięki unijnemu wsparciu na preferencyjnych warunkach. Co to znaczy na preferencyjnych warunkach? To znaczy na lepszych warunkach niż oferuje rynek? Na lepszych warunkach i zwykle jak słyszymy preferencyjne finansowanie, to myślimy, że będzie to tańsze. Może to być tańsze, to może być finansowanie z niższą marżą, ale obniżenie ceny finansowania nie jest głównym celem Unii Europejskiej przy opracowywaniu tych instrumentów. Głównym celem jest udostępnienie finansowania na warunkach nie gorszych niż rynkowe tym przedsiębiorcom, którzy w ogóle nie mogą uzyskać komercyjnego kredytu, pożyczki, leasingu itd., bo na przykład nie mają wymaganego przez bank zabezpieczenia, świeżo założyli firmę i nie mają historii kredytowej, chcą pożyczyć na dłużej, chcą pożyczyć więcej, angażują się w nietypowe, bardziej ryzykowne projekty, których instytucje finansowe mogą się troszkę bać, albo po prostu bardzo, bardzo, bardzo niedługo działają. I te środki można pożyczyć właściwie na każdy cel, czy są pewne ograniczenia? Właściwie na każdy cel z wyjątkiem kilku sektorów zastrzeżonych w standardowym wsparciu unijnym, typu broń, hazard, tytoń i tego typu rzeczy. Natomiast oprócz tego właściwie na każdy cel, może to być zarówno cele inwestycyjne, jak i finansowanie obrotowe, czyli zwykłą linię kredytową w rachunku bieżącym, taką podstawową formę dostarczenia finansowania do krwiobiegu finansowego firmy można skorzystać z tego na preferencyjnych warunkach dzięki wsparciu unijnemu. I po te środki udaje się do instytucji tak zwanych narodowych pośredników finansowych, a pod tą nazwą kryją się po prostu działające w Polsce wybrane przez instytucje unijne banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i inne tego typu. Czyli to jest dokładnie to samo miejsce, w którym się bierze normalny kredyt komercyjny. Tak, ale dzięki wsparciu unijnemu to finansowanie jest dostępne na lepszych warunkach. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe, jak przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy korzystają z tych udogodnień. Badania, które sprawdzały te udogodnienia i skutki tych udogodnień przeprowadził Indykator. No i co z tych badań wynika? Skąd mikroprzedsiębiorcy czerpią środki na rozwój swoich firm? No może nie jest to zaskakujące, ale przede wszystkim środki do działalności, do inwestycji czerpią z własnych zasobów. Takie zabawy. Przede wszystkim. Te mają dla nich najważniejsze znaczenie, te środki, ale również z kredytów bankowych. Co ważne, oni są również zainteresowani, mikroprzedsiębiorcy, różnym rodzajem wsparcia unijnego. I tutaj zarówno chodzi o środki zwrotne, które są najbardziej bezzwrotne, które są najbardziej znane, czyli dotacje. Tak, dotacje. Jak również instrumenty finansowe zwrotne, które coraz bardziej zyskują na popularności.
I właśnie przebadaliśmy dodatkowo, bo to jest z naszego ogólnego badania, wyniki, które przeprowadzamy w pierwszym kwartale, a teraz w grudniu przeprowadzaliśmy badanie wśród beneficjentów instrumentów zwrotnych. I te badania, te wyniki też są ciekawe. Przede wszystkim pokazują, że przedsiębiorcy uznają, przeszło 80%, że jest duży wpływ tego rodzaju finansowania na szybszy rozwój firmy. Ponadto, tutaj była mowa, że oni mogą wykorzystywać tego rodzaju finansowanie zarówno na inwestycje, jak i na działalność bieżącą. Okazuje się, że te środki z tych instrumentów zwrotnych są rozsądnie tutaj lokowane głównie w inwestycje. Cel inwestycyjny, to jest sam cel inwestycyjny, to połowa tych środków, a jednocześnie cel, bo mogą różnie zarządzać tymi środkami, jednocześnie cel inwestycyjny, działalność bieżąca połączone, to jest kolejna 1/4. To natomiast tylko 1/4 zostaje tylko na bieżące działanie. Finansowanie działalności firmy. Powiedzmy tutaj, że w Polsce mamy 1 800 000 w ogóle firm, z czego się szacuje, że 96% to mikrofirmy, czyli firmy zatrudniające do 9 osób. Jak usłyszeliśmy, większość tych firm jednak korzysta ze środków własnych w rozwoju własnej firmy. No i to właśnie nie wiem, czy to powinno martwić nas, czy nie powinno martwić takie zjawisko, że firmy sięgają po środki, które mają na koncie, czy nie wiem, może schowane pod materacem, natomiast nie chcą, czy słabo korzystają ze wsparcia ze strony Unii Europejskiej z tych instrumentów zwrotnych. Mówimy tutaj o ogóle przedsiębiorców. W tak dużej masie, jak pan powiedział, 1 800 przedsiębiorców, tak, większość sięga przede wszystkim po środki własne. I to jest ten syndykat, który prowadzimy przeszło od 10 lat. Te środki cały czas są na szczycie, dominują. Drugi w kolejności jest kredyt bankowy, trzeci leasing. Ale coraz bardziej zyskują na popularności środki unijne. Ponieważ chodzi o pewne przełamanie bariery ryzyka, to znaczy też to się wiąże w pewnym stopniu z ryzykiem. Jeżeli korzystam ze środków własnych, nie zadłużam się, jeżeli coś się nie powiedzie, ponoszę tak jakby mniejsze ryzyko. Tutaj tego rodzaju kredytowanie, leasingowanie, jak również instrumenty zwrotne, oni też odważają się częściej. No ale tutaj mamy gwarancje, które jak gdyby to ryzyko zmniejszają, oczywiście głównie po stronie tego, który udziela kredytu. Pan Bożerak. Tak, ja uzupełnię wcześniejszą wypowiedź, że tego, czy przedsiębiorcy korzystają ze środków własnych, czy też korzystają z kredytu, nie należy traktować jako coś dobrego albo złego. Po prostu istotne jest to, żeby przedsiębiorcy zawsze posiadali środki na rozwój, czy na inwestycje, czy na kapitał obrotowy, czy na nowe kontrakty. A czy oni korzystają ze środków wyjętych, jak pan to powiedział, spod poduszki, pod materaca, czy z kredytu, ma drugorzędne znaczenie. Istotny problem pojawia się wtedy, kiedy przedsiębiorca ma możliwości rozwoju, a nie ma jak tego rozwoju sfinansować. I tutaj właśnie ratunkiem dla takich, którzy nie mają środków własnych, a nie mogą korzystać na przykład z komercyjnego finansowania rynkowego, są instrumenty unijne w tychże programach ramowych Unii Europejskiej, o których miałem okazję wspomnieć. Uruchamiane są instrumenty finansowe w formie gwarancji. Taka gwarancja jest przyznawana pośrednikowi finansowemu, czyli instytucji, która udziela finansowania przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i w zamian za gwarancję ta instytucja zobowiązuje się do udostępnienia finansowania na lepszych warunkach, czyli przede wszystkim dla tych, którzy nie mogą skorzystać ze zwykłego finansowania bankowego, czy leasingowego, czy podobnego i przez to mają zamkniętą drogę rozwoju. Wiem, że są też badania na szczeblu Unii Europejskiej dotyczące tego, jak mikroprzedsiębiorcy korzystają właśnie z tego typu instrumentów. Co z tych badań wynika? Z tych badań wynika przede wszystkim to, że odnoszą bardzo istotne korzyści z dostępności tego wsparcia. Najczęściej chyba przytaczanym badaniem jest badanie dotyczące zakończonego już formalnie, ale w ramach tego programu cały czas jest dostępne finansowanie. Programu CIP, programu wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, który działał w latach 2007-2013. Zakończył się, natomiast finansowanie w ramach tego programu wciąż jest dostępne. To jest program wspierający finansowanie dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla przedsiębiorstw mikro i mniej więcej 90 kilka procent klientów korzystających z tego programu, z finansowania w ramach tego programu to byli mikroprzedsiębiorcy i 80% środków udzielonych w ramach tego programu trafiło do mikroprzedsiębiorców.
Otóż w ramach tego programu komisja badała, jak udzielenie preferencyjnego finansowania wpływało na rozwój przedsiębiorców. Okazało się, że 1/3 tych, którzy skorzystali z tych preferencyjnych środków, w ogóle nie zrealizowałoby swoich inwestycji albo swoich planów rozwojowych, gdyby te środki nie były dostępne na preferencyjnych warunkach. Kolejna 1/3 rozwijałaby się, ale wolniej, to znaczy czy swoje zamierzenia mogliby sfinansować tylko w części. Wniosek jest prosty. 2/3 tych, którzy skorzystali, bez dostępności tego typu preferencyjnego finansowania rozwijałoby się wolniej. To akurat, przepraszam, dane z naszego badania beneficjentów potwierdzają te dane unijne, bo w naszym badaniu nawet 70% beneficjentów przyznało, że brak tego wsparcia unijnego uniemożliwił realizację celu albo go ograniczył w poważnym stopniu. No to skoro to brzmi tak zachęcająco, mam nadzieję, że słucha nas dużo przedsiębiorców w tym momencie, to jeżeli słyszą naszą rozmowę i dowiadują się, że właśnie takie można uzyskać efekty i tak nasza firma będzie się mogła rozwijać dzięki tym środkom, to gdzie szukać na ten temat informacji? Są dwie kwestie, gdzie szukać informacji, gdzie szukać finansowania. Finansowania należy szukać u narodowych pośredników finansowych, czyli w tym momencie ponad 30 instytucji finansowych oferujących takie w ramach różnych programów taką ofertę w Polsce, a informacji, który pośrednik ma dla danego przedsiębiorcy ofertę, w jakiej kwocie, dla jakiej wielkości firmy i tak dalej, najprościej poszukać na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego instrumentyfinansoweue.gov.pl. To jest rządowa strona, na której dostępne są informacje na temat wszystkich pośredników, którzy w Polsce w tym momencie dysponują aktualną ofertą wraz z linkami do opisów tychże produktów na ich własnych stronach. Gdyby była potrzeba wybrania, do którego pośrednika przedsiębiorca powinien się zgłosić, do którego nie, bo na przykład ma dla innych grup przedsiębiorców ofertę, a ciężko wymagać od przedsiębiorcy, żeby wysyłał wnioski na raz do 30 instytucji finansowych. Jako punkt kontaktowy świadczymy pomoc w zakresie wybrania odpowiednich pośredników.